Z dużym sukcesem zakończyła się kolejna edycja Gnieźnieńskich Dni Pary. Tegoroczna edycja była bogata w wydarzenia. Oprócz możliwości przejazdu pociągami specjalnymi, odwiedzający mogli zwiedzać parowozownie i poznać jej historię, uczestniczyć w plenerach fotograficznych czy oglądać pokaz sprzętu wojskowego. Za nami machiny wojskowe, stanowiska promocyjne. Właśnie wyjechał pociąg specjalny Wojciech. Mamy lokomotywę elektryczną do zjedzenia dryzyn, także dzieje się ogromnie dużo. Przede wszystkim Dni Pary to ogromny sukces organizacyjny. Mieliśmy bardzo dużo turystów. Ciężko nam jeszcze na ten moment mówić o jakichkolwiek liczbach. Trochę nam nieprzyjemnego figla spłatała pogoda, ponieważ dzisiaj padało w główny dzień imprezy. Podejrzewam, że sporo osób to odstraszyło, ale i tak było sporo zwiedzających. Cieszymy się, że parowozownia żyje i mamy nadzieję, że przez kolejne dni uda się potem udostępniać ją dla turystów, żeby przy okazji różnych wydarzeń tutaj się dużo działo. Spore zainteresowanie wśród uczestników wzbudziły sprzęty wojskowe udostępnione i zaprezentowane przez Muzeum Techniki i Maszyn Wojennych. W terenie parowozowni zostały wystawione czołgi, wozy opancerzone czy opancerzony zestaw rakietowy. Mieszkańcy Gniezna mogli podziwiać owe maszyny podczas ich przejazdu ulicami naszego miasta. Pokaz sprzętów był częścią Nocy Muzeów, do której Muzeum Technik Wojskowych przyłączyło się wraz z parowozownią. Ta z kolei przygotowała specjalny objazd do najciekawszych miejsc węzła kolejowego. Zwiedzający mogli poznać historię stacji Gębarzewo pod trzema mostami oraz tej znajdującej się na Winiarach. Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się cogodzinne zwiedzanie parowozowni. Mimo brzydkiej pogody Dni Pary przyciągnęły setki odwiedzających. Parowozownia wśród nich wzbudzała zachwyt i nadzieję, że jej historia będzie się rozwijać. Proszę Państwa, prawny kolejarz bierze to tylko w jedną rękę. I raz, i dwa to idzie. Po prostu trzeba w tym troszeczkę w prawy nabrać.